Dzień dobry, serdecznie witam. Tutaj będzie niedługo fotowoltaika na tym placu. 40 kW piku. Udało mi się ten plac niedawno uzyskać. Jak tam widzicie z tyłu są też panele wcześniejsze, 6 kW. Nie wiem do końca, jakie tu zmieszczę, czy w jednym, czy w dwóch rzędach. Zobaczymy. Na razie podjąłem decyzję o inwestycji. Udało mi się ten teren kupić i dzięki temu mam możliwość zaczęcia inwestycji. Jak widzicie, teren nie jest duży, ale też nie jest mały. On ma dokładnie 7 arów powierzchni i te 7 arów powierzchni na pewno wystarczy na fotowoltaikę, ale zobaczymy, czy wystarczy na fotowoltaikę w postaci jednego długiego rzędu, bo tam dalej na końcu mam taką sytuację, że jest duży spadek terenu. W ogóle to jest górka. Taka to górka, to przesadziłem z górką. Tu jest lekkie wzniesienie, w związku z tym być może uda się fajnie to w dwóch rzędach uruchomić i ta odległość między panelami nie będzie, rzędami nie będzie zbyt duża. Tutaj mógłbym oczywiście podciągnąć panele aż do tych starych paneli. To jest jakby ten jeden temat. Pomyślę, co jest lepsze. Jutro będę miał koparkę, która mi tutaj teren wyrówna, dosypie ziemi, tak żebym mógł wiedzieć, na czym stoimy. Druga istotna sprawa to jest kierunek. Zobaczcie, te panele są skierowane dokładnie na południe. Południe znajduje się w tym miejscu. Z punktu widzenia ergonomii terenu lepiej byłoby dać panele wzdłuż siatki, ale wtedy byłyby skierowane lekko w kierunku zachodnim, czyli jakieś 210 stopni zamiast 180. Pytanie, co jest ważniejsze? Produkcja i uzysk, czy jednak skierowanie troszkę w bok? Na pewno panele fotowoltaiczne, te moduły będą firmy Bruk-Bet, dlatego, ponieważ byłem zaproszony do nich i miałem możliwość zobaczenia produkcji. Przekonać się mogłem na własne oczy i mogłem filmować, jak wygląda produkcja paneli fotowoltaicznych. Także tutaj wielki plus dla nich za to i jakby mam pewność, że ich wyroby są dobre. Mogę zaryzykować i kupić ich panele, z tym, że na pewno nie 100% paneli będzie Bruk-Betu. Będę chciał część paneli zrobić innej firmy na oddzielnym układzie pomiarowym, tak żebyśmy my mogli się przekonać również, jak wygląda różnica między produkcją Bruk-Betu a panelami innej firmy. I tu mam do Was prośbę, żebyście Wy napisali mi w komentarzu, jakie panele powinienem wybrać jako te drugie. Dowolnej innej firmy, dowolne panele piszcie, zobaczymy. Bifacja, raczej się nie chciałbym dawać bifacjali, ponieważ to nie będzie porównania. Bifacjale mają tą zaletę, ale też trzeba dbać o to, żeby tył był odpowiedni. Dlatego też nie do końca nie wiem, czy to byłoby sensowne, raczej nie. Także każde inne panele podobnej mocy. Z Bruk-Betu jeszcze do końca nie wiem, co ja chcę, ale myślę, że jakieś do 400 W w piku. Mniej więcej takiej mocy panele bym sobie chciał zastosować. Kolejna rzecz, wykonawstwo. Poproszę za chwilkę o ofertę firmę z Rzeszowa, ponieważ ja jestem z Rzeszowa i uważam, że należy wspierać swój lokalny rynek, czyli rynek rzeszowski w moim przypadku. I też uważam, że firma powinna być nie za mała, czyli to nie może być jedno-dwuosobowa działalność gospodarcza i też w żadnym wypadku nie chciałbym mieć firmy ogólnokrajowej, takiego McDonald'sa fotowoltaicznego, ponieważ też myślę, że to trochę się mija z celem. Firma średnia i taką firmę mam na oku. Wiem, że są dobrzy, ale muszę z nimi pogadać, czy zgodzą się, żebym pokazał ich pracę przy montażu i żebym potem pokazywał ich jakby wyniki pracy. No bo to nie jest tak, że komuś do końca robię usługę, pokazując, co on robi. No bo wiadomo, że można też zaszkodzić, prawda? A jeżeli już wybiorę ich i będę miał panele zrobione przez tą firmę, to się może okazać, że coś im nie wyszło, no i będą mieli do mnie pretensje. Dlatego muszę z nimi porozmawiać, jak oni to widzą, jak oni też to oceniają. Także to jest pierwszy odcinek. Pokazuję Wam, jak jest. Potem pokażę Wam ofertę, jaką otrzymałem. Potem zobaczymy sobie, jakie dodatkowe panele wybraliście i czy uda się je kupić w tym roku albo w przyszłym, bo na pewno inwestycje muszę zakończyć do marca 2022. Jak się to uda, to uruchomimy. No i będzie monitoring, tak jak mam monitoring tamtej instalacji fotowoltaicznej, tak samo będę chciał mieć monitoring tej instalacji, żebyście widzieli i mogli porównywać Bruk-Bet, te co wybrałem i uważam, że są fajne, z tymi waszymi innymi panelami. Jeżeli się okaże, że wybierzemy kierunek 220 stopni, czyli optymalny dla tej mojej działki, to będziemy widzieli, jaka jest różnica też w uzysku między tamtymi panelami, które mają dokładnie południowy kierunek. Odnośnie kąta, chwilkę pomyślę sobie jeszcze, czy optymalny kąt zrobić, jeżeli chodzi o maksymalną produkcję, czy może trochę bardziej je wypłaszczyć, jeżeli chodzi o większą autokonsumpcję. Aczkolwiek ja mam bardzo wysoką autokonsumpcję, bo zużywam 120 kW energii w każdym momencie dnia pracy. W związku z tym tutaj te 40 kW w piku będę połykał i tak w całości, z wyjątkiem soboty, niedzieli, 15 sierpnia, 1, 3 maja i tak dalej. Ale to są takie drobne wyjątki, ale istotne, ponieważ tych dni wolnych od pracy jest troszkę. W związku z tym no, ten kąt powinien być optymalny, ale myślę, że optymalny na porę letnią, bo wtedy jest najwięcej dni wolnych od pracy, a potem 1-11 listopada to już tak jest pogoda taka jak teraz i nawet nie ma co dyskutować na temat optymalizacji. Dziękuję patronom, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do komentarzy, no i to zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.